Julia, od jak dawna ty jesteś peskatarianką? Ojej, peskatarianką właściwie od 2 lat, może 3, bo wcześniej byłam wegetarianką. A wegetarianką jestem od, powiedzmy, unikam mięsa od 20 roku życia, czyli już 12 lat. A co cię skłoniło do tego, aby zostać peskatarianką? I może wytłumaczmy, bo wydaje mi się, że nie każdy może wiedzieć, na czym to polega. Tak, to prawda, często też się tutaj o to rozbijam. Peskatarianie to są ludzie, którzy nie jedzą mięsa poza rybami i owocami morza. I w przeciwieństwie do wegan również jemy i mleko, i jogurty, i sery, i masło, i tak dalej. A musiałam zmienić swoją dietę, dlatego że moje zdrowie się bardzo posypało i okazało się, że odpowiedzialne jest mięso. A czy na przykład twój syn je wszystko, czy też jakoś wprowadzasz takie zbilansowane posiłki i diety w domu dla niego? Wiesz co, przede wszystkim tata mojego syna również jest wegetarianinem, więc zarówno w jednym, jak i w drugim domu mój syn ma raczej kuchnię roślinną, natomiast nie zmuszam go do absolutnie do niczego. Mój partner gotuje mięso z kolei, więc on ma wybór i może kosztować różnych rzeczy, natomiast kiedy był mały, to zastanawialiśmy się z jego tatą właśnie, w jakim kierunku to prowadzić, i uznaliśmy, że nie będziemy mu narzucać niczego, zwłaszcza jeżeli ma iść do normalnego przedszkola, normalnej szkoły i tak dalej, i że tak może będzie łatwiej. No i póki co to się sprawdza. Faktycznie muszę przyznać, że on nie jest jakimś wielkim fanem mięsa i raczej taka kuchnia, jaką zna z domu, to jest to, co lubi najbardziej.